I tak jest w dupie, bo musi wykręcić. Te dłużyzna, 5 minuta i nikt nie zginął. Super. O. Bardziej. Dobra, koniec tego filmu. Niedzielny wypad. Ja i mój kumpel Gozdek. On na swoim motorze. Ja pożyczyłem Yamaha 125 DT. Trzymaj go, bo znowu upadnie. Wyciągamy już 10 minut. I wygląda, że niedługo się powiedzie. Zobacz przez wizjer. Czekaj, krzaczek będzie tam robił. Zobacz przez wizję. No dobra. Tył motoru widać. No to dalej go. Nie wiem, czy chcę to oglądać. Fajnie, że nikt się nie utopił. Widać? Coś tam widać. Nie. Dobra, to ja na go. Czekaj, muszę się złapać. Mów kiedy. Kamień mam pod nogą, to pójdzie. Kurwa, tutaj gruntu nie mam. Czekaj, muszę... Ja mówię, nie, spadam. No wiem, ale co ja pracę, jak ja się nie mam o co zaprzeć, kurwa, w wodzie jestem. Widzę kamień. Tutaj coś jest. Dobra. Ale kurwa, on teraz na tym jebanym biegu jest. No. Dobra, ja na hamulce. Mam może trochę. Pierdolniesz, jak pojedziesz? Dobra, ciśnij. Dlatego zawsze sprawdzę, jak głęboko jest, gdzie jeździsz. Łap maszynę! Łap maszynę, ja już ucisnę! Trzeba było cisnąć, przejechałbyś! Miki! To nie było specjalnie! Jak ciężko jest w tych górach! Dawaj, nie radę. No, dam radę! O fuck! Że my wyciągnęliśmy to! Dlatego właśnie warto przed wjazdem sprawdzić głębokość kałuży. Widać tam w ogóle na filmie? Nie wiem. Jak woda? Spoko. Przyjemna? Spoko. Super. Ale kurwa, tutaj jest 2 metry. Raczej nie było szans, żeby to przejechać, co? Nie. Czy błąd po stronie ridera? To słabe. KDX-em byś łyknął, co?